Dobra, starego nie było 5 lat na Steamie jakoś? Ciekawe, co mogło go ominąć przez taki szmat czasu. Nie wiem, może sobie wpiszę skandale ze Steama? Z tego roku? O ja pierdolę. Mam nadzieję, że już minęło te 8 sekund od rozpoczęcia materiału. Dobra, ominęło mnie to. Następne. No dobrze wykorzystany budżet, tyle powiem. O cholera. Przynajmniej szedł ma się dobrze. Nie wiem, może jest jakaś prostsza metoda, żeby się dowiedzieć. Nie wiem, Steam... Tak? Steam robi swojego własnego Switcha? Może jeszcze mi powiedzieć, że nowy portal powstał, kurde. No i cholera z rzeczy samej. Nie wiem, może coś u nas się wydarzyło takiego niespotykanego. Napominając nadejście Jezusa kolejny raz. Coś jeszcze musiało się wydarzyć. Na bank. Franco wraca po jakichś 8 latach. Wtóruje mu kolejna gra od Bluebera. No coś jeszcze musi być. Grissim Fabric zniknęły ze Steama? Ohoho! Nie pozostaje mi zatem nic innego niż powitać was w 10. odcinku Anomalii Gotowanych na Parze. 10. tak. Steamowej telenoweli, w której dokonuje starannych oględzin budzących wątpliwości produktów, gdzie niedostatki jakościowe stają się zazwyczaj ostatnim z problemów. Szczególnie gdy pierwszy plan zagarniają nietknięte szablony z Unity, wielopoziomowa cenzura, czy rażące łamanie regulaminu Steama. I choć zwykle przyjmuje rolę paleontologa, przyglądając się sprawom minionym, to dzisiaj przyjrzę się działaniom polskiej rynkowej bestii, której serducho wciąż bije z siłą dzwonu. Choć ci złośliwsi powiedzieliby o częstości rodem z komunikatów dla inwestorów. Ale nie uprzedzajmy faktów. I łamiącego się głosu. Jestem trochę zszokowany już w tym momencie, biorąc pod uwagę, ile punktów wspólnych jest między tym, co przedstawiłem chwilę temu w opisie. Oczywiście pomijając asset flipy, tutaj nie mam nic z Steam Fabricowi do zarzucenia. I w tych zarzutach będę musiał być wyjątkowo zręczny, bo biorąc pod uwagę to, co spotkało blogera Bycze Gierki te 3 lata temu niecałe, wolę nie narazić się na przyszły pozew. I chyba najlepiej będzie zacząć od tego, w czym specjalizuje się Steam Fabric, ta spółka w zasadzie. Najlepszym źródłem do oszacowania tego będzie ich treść ze strony internetowej. Steam Fabric prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w portowaniu gier, ja bym osobiście powiedział o głównym filarze działalności, na konsole Nintendo Switch, PS4 i komputery stacjonarne oraz produkcjach własnych gier. Do tego jeszcze za moment wrócimy. Dalej czytamy, że najważniejszym dotychczasowym produktem spółki jest gra Farm Expert 2018, która w wersji mobilnej sprzedała się w liczbie ponad 2,5 miliona kopii. No i niestety tutaj będę musiał się wciąć, gdyż... Kiedy wejdziemy na faktyczną stronę Farm Expert 2018, zobaczymy liczbę pobrań w wysokości miliona z plusem. I to jest w rzeczy samej wersja darmowa. Wewnątrz tej aplikacji powinien się znajdować odnośnik do wersji premium. Tyle, że obecnie takowej wersji już nie znajdziemy. Zarówno w sklepie Google Play, jak i w tym bardziej dystyngowanym sklepie, gdzie próżno jest szukać wersji płatnej. Co więcej, gdy prześledzimy rozmaite raporty, odkryjemy, że tych kopii powinno się rozejść 2,8 miliona. Jest pewien zgrzyt. Co więcej, Farm Expert 2018, czyli tytuł, który figuruje na tej stronie jako produkcja własna, tutaj jest pod płaszczykiem Simula Makera oraz Playwaya, więc ciężko określać to jako produkcję w 100% własną. A jeśli wierzyć serwisowi Sensor Tower, który ocenił wyniki sprzedażowe Farm Experta, ten rozszedł się w poniżej 5000 kopii. I w sumie zgadzałoby się to z pobraniami z 2020 roku. Ciężko to będzie dzisiaj zweryfikować, bo wchodząc na sklep Google, zderzymy się ze ścianą w postaci tego oto komunikatu. I skoro jesteśmy przy komunikatach, możemy wskoczyć z powrotem do zapowiedzi, które ta spółka rzuciła w 2019 roku. A tychże własnych, prawowitych produkcji jest tutaj 11 w zasadzie. I właściwie jest to niemal cały przekrój gatunkowy, więc może przyjrzymy się nitka po nitce. Co zadziało się z każdym z tych tytułów, który powinien zadebiutować w 2020 roku? Rzecz jasna, planowany termin wydania gry może ulec zmianie, choć warto dzisiaj spojrzeć na ambicje Steam Fabric i to, na co się przełożyła. Temat grzybobrania pojawił się w zasadzie w 2017 roku, zanim otrzymaliśmy doniesienia o tych zapowiedziach.
Wtedy ten zwiastun był częścią kanału The Playway i nie zawierał żadnych informacji na temat jakiejkolwiek daty wydania, ale zainteresowanie jak najbardziej buzowało, gdyż niedługo później, a właściwie w przełomie od 10 do 13 lutego, na YouTubie zaczynały się pojawiać materiały z, jak rozumiem, prototypu. Materiał Soul Shibo sprzed 5 lat, z 13 lutego. Dzień wcześniej powstał materiał Grastroskopia, który w ponad 3-godzinnym bloku przejrzał tę grę niemal na wylot. I wcale nie kończyło się na polskich odbiorcach, co udowadnia Frigar, zapalony miłośnik farminga, który zajął się tym tytułem 13 lutego. I ten trend był kontynuowany pod postacią tego materiału, który pojawił się na kanale, tym razem Simfabrika, w listopadzie 2018 roku, gdzie otrzymujemy zresztą informacje na temat planowanej daty wydania. Tutaj jest to pierwszy kwartał 2019 roku. Temat grzybów sobie rósł, niekoniecznie jak te po deszczu, co udowadnia zwiastun opublikowany w lipcu 2019 roku, gdzie data premiery naturalnie została przerzucona na 2020 rok. Rok, który pada zarówno w tym dokumencie informacyjnym, jak i raporcie za cały rok 2019, który wpadł w ręce nasze oraz inwestorów w 2020 roku, w maju. I ten rok 2020 utrzymywał się przez cały 2020 rok do 27 lutego roku kolejnego, gdzie został podmieniony zwiastun, a właściwie informacja znajdująca się na jego końcu. Produkt zostanie upubliczniony w 2023. Przypominam, że w lutym 2018 roku wiele influencerów pokazywało to demko otwarcie na YouTubie w formie publicznych materiałów. Ale pamiętajmy, tworzenie gier to proces skomplikowany, bardzo nieprzewidywalny, który może się ciągnąć latami. Ale wiadomo, za kulisami mogły powstawać rozmaite szlify, dopracowywanie tej koncepcji do perfekcyjnej postaci, a jedyne co mogło to zweryfikować, to faktyczne premiera. I co prawda ta weryfikacja jeszcze nie nastąpiła, ale w październiku 2022 roku demko ponownie zaszczyciło stronę Steama podczas festiwalu NextFest, co zresztą udowadnia materiał Bonkola, który wspomina zresztą o ciągnącym się jak flaki z olejem procesie wydawnictwa. Choć po prawdzie, jak flaki z olejem się ciągną, to zrobiłeś coś nie tak. Kolejnym tytułem z listy jest Electrics, który jest dość nieszablonowy, gdyż jako jedyny doczekał się swojej własnej kampanii crowdfundingowej, która zakończyła się w lipcu 2018 roku z ponad 7000 dolarów na koncie. Później w 2018 Electrics pojawia się na targach Tokyo Game Show. Mamy tutaj pojedyncze ogłoszenia z 2019. Rok ciszy, informacja o nadchodzącej wersji 0.8 i tutaj kampania się kończy. W lipcu, ach ten lipiec, 2020 roku. Podobnie jak w przypadku grzybków, gdzie datę premiery oszacowano na pierwszy kwartał 2019 roku, produkcja Electrics również miała celować w pierwszy kwartał 2018 roku, jeśli wierzyć magazynowi Pixel. I tutaj znowu pojawia się znana nam taktyka wyciszenia, aż do sierpnia roku kolejnego, gdzie Simfabrik informuje o tym, że Electrics jak najbardziej powstaje, choć osoby, które wsparły ten projekt, niespecjalnie otrzymywały kolejne informacje, pomijając ten jeden tweet. Oj, będziemy zaskoczeni. I faktycznie mogło nam się utrzymać to zaskoczenie, gdyż rok później, w 2022, demko pojawiło się na NextFeście. Choć mimo zachwytów na festiwalu Steama, tytuł został przerzucony z 2022 roku na czas nieokreślony, o czym dawał znać napis Coming Soon. I tego soon chyba szybko się nie doczekamy. Wróćmy jednak do tematów farmerskich pod postacią Farm and Fix, który też znalazł się na tej liście szumnych zapowiedzi. I z pewnością można stwierdzić, że to był najbardziej kasowy tytuł od Simfabrik, szczególnie przyglądając się liczbie wyświetleń. Sama ta zajawka w formie renderu pojawiła się w lutym 2019 roku. I materiał był w zasadzie pełnoprawną, trójwymiarową animacją. Próżno szukać znamion jakiejkolwiek rozgrywki. Ale możemy za to znaleźć datę premiery, która w tym materiale z 13 lutego została określona na 2019 rok. Później, w czerwcu 2021, uzyskujemy informację, kto odpowiada za Farm and Fix oraz ponowną ciszę, trwającą do teraz. Ten stan rzeczy zaalarmował zresztą pewnego youtubera, Kadora V3, który postanowił podbić
mailową do Simfabrika i dowiedzieć się, kiedy można spodziewać się faktycznej premiery gry. No i za wiele się nie dowiedział. I od tego momentu klamka zapadła, bo Simfabrik do tej pory nie podzielił się żadnymi informacjami na temat tego tytułu. Ale zrobiła to strefa inwestorów, która wspomniała o Farm & Fixie w ten sposób. Od stycznia spółka zaktualizowała informacje odnośnie swoich najważniejszych gier. Jeśli ponownie przeskoczymy sobie przez wszystkie zmiany zawarte na tejże stronie steamowej, uzyskamy informację, że gra cały czas trwa w swoim wiecznym limbo. Mam nadzieję, że kiedyś się wykaraska. Kolejnym tytułem na liście gier zapowiadanych na rok 2020, oryginalnych gier dodajmy, jest Moon Village. Tytuł wydawać by się mogło ze wszechmiar istotny, gdyż to od niego powstał cały Simfabrik, a właściwie od innej aplikacji kosmicznej, która wygrała nagrodę Europejskiej Agencji Kosmicznej. Niestety wygląda na to, że ten tytuł również ulotnił się w próżni, bo po trailerze z czerwca 2019 oraz utworzeniu dedykowanego fanpage'a, jedynym oficjalnym komunikatem, a właściwie wpisem na Twitterze, bo pamiętajmy, że nie jest to równoznaczne z raportem do ESPi, po pojawieniu się strony na Steamie, pojawia się cisza, aż do grudnia, kiedy już Simfabrik na Steamie niekoniecznie istnieje. Piątą grą własnej produkcji z rzędu jest Flipper Mechanic, również planowany na 2020 rok. I oczywiście pomijając raport roczny za 2019 oraz kwartalne z 2020, próżno jest szukać większych raportów skierowanych do inwestorów, w którym znajduje się fraza Flipper Mechanic, ale szczęśliwie dostaliśmy trochę informacji poprzez media społecznościowe. I tak w kwietniu 2019 otrzymaliśmy tenże zwiastun, a właściwie wycinek z rozgrywki, który został ponownie rozpowszechniony podczas powstawania strony na Facebooku, która no, w tym momencie raczej dycha. Otrzymaliśmy też kolejny duplikat zwiastunu, nowszą wersję tym razem w formie trójwymiarowej animacji, również z 2020 rokiem, kiedy już 2019 zbliżał się ku końcowi. Następnie w 2020 dostajemy jeden model obrócony na dwa sposoby. Jest też pierwszy zwiastun z rozgrywką. Wydawać by się mogło, choć schodząc niżej na osi czasu, trafimy na bardzo zbliżony zwiastun z kwietnia 2020 roku. Następnie otrzymujemy informację o przebiciu szczytu wishlistów, parę modeli automatów i długie nic. I zapuszczając się kolejny raz do baz danych Steama, odkryjemy, że data premiery wcale nie była taka pewna, bo po kwietniu 2019 roku, już parę miesięcy później, ten rok zostaje przemieniony na Coming Soon, a następnie TBA. I żadnej zadeklarowanej daty premiery nie otrzymaliśmy od tamtego czasu. Przechodząc dalej, mamy Farm Expert 2020, tytuł tym razem skierowany dla użytkowników Nintendo Switcha, który pomijając ten raport oraz kwartalne z 2020 roku, nie wykroczył nawet poza tę wiadomość, gdzie ukazana jest wersja 2019, a o 2020 mamy drobny druczek. Ciężko jest też szukać jakichkolwiek informacji na Twitterze, czyli chyba najbardziej aktywnej platformy spółki. I losy tej gry chyba są najbardziej nieznane. Podobny los spotkały gry Jet Defender i Apache Strike, które miały wyjść w 2020 roku na Steama, PS4, PS5, Switcha i Xboxa One. Tylko że w tym przypadku nawet nie doczekaliśmy się tego jednego marnego wpisu na Facebooku, ani jakiegokolwiek innego rozwinięcia w tychże kafelkach pod spodem. Aczkolwiek takowe zdobył Hero Flat Rescue, który jako jeden z dwóch tytułów od Simfabrik nadal ma własną stronę na Steamie. I pomijając ten opis w dokumencie informacyjnym za rok 2019 oraz kolejne dwa kwartalne raporty, jedyne informacje o tej grze otrzymaliśmy w dwóch duplikatach tego samego zwiastuna. Tyle, że w drugim dostaliśmy informację, że w lutym gra znalazła się ponownie na półce najbardziej wishlistowanych gier. Szkoda, że do tej pory te wishlisty nie spowodowały stworzenia faktycznej, pełnoprawnej gry. Nawet dema. Nadal są to puste zapowiedzi. No i oczywiście, że koniec tego trailera też został ozdobiony 2020 rokiem.
I zanim przejdziemy do kolejnych tytułów własnych, warto wspomnieć, że firma zajmuje się również portowaniem gier. Głównie na Switcha, smartfony, ale też konsole nowszej generacji, jak PS4, PS5 i Xboxy. I by wzbogacić swój katalog gier, firma wchodziła w współpracę z rozmaitymi firmami, choćby tą odpowiedzialną za grę Driftland The Magic Revival, która miała trafić na konsolę. Tutaj mowa jest o premierze ustalonej na pierwszy kwartał 2020 roku, ale pamiętając motyw z wydań własnych, mogliśmy się niestety i tutaj spodziewać pewnych komplikacji. Bo niecały rok później po tej wiadomości mogliśmy wyczytać, że rozpoczyna się proces certyfikacji gry na konsolę Nintendo Switch. Poza tymi ogłoszeniami i artykułami nie dostaliśmy żadnych informacji, żadnych screenów, żadnej rozgrywki czy potwierdzenia, że ta gra faktycznie istnieje. I chyba coś musiało być na rzeczy. A przynajmniej to można by było wysnuć, gdyż 2 miesiące później i jakieś 30 komunikatów później dostajemy informację, że umowa zostaje rozwiązana. Warto też wspomnieć o udanych konwersjach Simfabik, m.in. Mad Age and Disguise, które z powodzeniem pojawiło się na platformie PlayStation 4, co zresztą nie mogło umknąć uwadze Simfabik, co pokazuje tenże wpis, raport w zasadzie, który informuje o premierze ustalonej na dzień 30 stycznia. Jednakże nawet ten sukces szybko się rozpuścił, bo 5 dni po premierze port Simfabrik zniknął z PlayStation 4. Jak możemy przeczytać z raportu umieszczonego 23 lipca, tytuł ma nową datę premiery. Zresztą podobny fenomen miał miejsce na Switchu. Jak możemy wyczytać z eShopu, port wytworzony przez Simfabrik w pewnym momencie znika około 1 października. A przynajmniej jeśli chodzi o rynek polski. Ale nie można zapomnieć także o innych portach, choćby Last for Darkness Dawn Edition, mocno ugrzecznionej wersji tytułu, która pojawiła się na Switchu, na eShopie i nadal z niego nie wypadła. Podobnie jak seria Saboteur, której trylogia znajduje się na Switchu i radzi sobie dobrze. I nawet tutaj muszę dorzucić łyżkę dziegciu, gdyż zdarzyły się porty, które nie doszły do skutku. Mamy tutaj Alter Cosmos, który również przeszedł przez proces certyfikacji w czerwcu 2020 roku, ale nic z tego procesu nie wynikło. Idąc za ciosem, Counter Terrorist Agency, drugi kwartał 2020, nawet jeśli weźmiemy poprawkę na to, że są to planowane premiery gier, które nie muszą być zawsze spełniane. Umowa została podpisana, ale żadna gra się nie ujawniła. Podobnie z Train Mechanic Simulatorem, która w wersji na Nintendo Switch oraz PlayStation 4 i Xbox One znalazła się w próżni. A przeglądając wcześniejsze tweety, nawet możemy znaleźć trzeci kwartał 2019 roku. I podobnie sprawy się mają z Playwayem, który był kooperantem w projekcie Farm Expert 2018 i wspomagał twórców podczas ich pierwszego wyrobu. Mamy zatem maj 2020 roku, podpisaną umowę oraz zapewnienie, że Thief Simulator pojawi się jeszcze w 2020 roku. Na platformy mobilne. Niecały miesiąc później zresztą mamy doprecyzowanie. Pod postacią ostatniego kwartału 2020 roku. Powstał nawet dedykowany profil na Twitterze, który już w tym momencie nie istnieje. Podobnie jak umowa między Playwayem, jeśli chodzi o ten projekt. Mija jednak rok od tamtych zapewnień z maja 2020 i Thief Simulator nie dochodzi do skutku. Krzysztof Kostkowski z Playway daje zresztą znać, że Mobile Fabric nie wyrobił się z konwersją na czas, co przyczyniło się do powstania nowego planu na tę markę. Czy innymi słowy powstania konceptu pod postacią Thief Stories, które by należało w 100% do Simfabrik lub w tym przypadku Mobile Fabric. A sam Thief Simulator zostaje ostatecznie zwrócony Playwayowi, o czym możemy wyczytać w tymże artykule, a właściwie raporcie bieżącym ESPI, komunikacie spółek. I w sumie to jest odpowiedni moment, by przejść do tego tematu, gdyż te raporty powstały w niebotycznej ilości. Bo odkąd Simfabrik założył spółkę i uzyskał dostęp do tegoż systemu ESPI, góra Simfabrik wypuściła jakieś 204 komunikaty. A ta fala na tyle napierała, że schodząc do ostatniego komunikatu z 2020 roku, zobaczymy liczbę 86. Tymczasem u CD Projektu tychże raportów było 68. Tymczasem Simfabrik podczas tamtego roku nie wydał żadnej gry oryginalnej, własnej, stworzonej przez zespół Simfabrik.
A jak niecierpiące zwłoki informacje przelewały się przez te komunikaty spółek? Mamy rozpoczęcie negocjacji umowy wydawniczej z podmiotem branży gier, choć nie dostajemy żadnych konkretów, jeśli chodzi o to, kim był ten podmiot. Późniejsze zawarcie aneksu do umowy z Microsoft Corporation, tyle że ten aneks jest jednym z kluczowych dla twórców, którzy chcą wydawać w ogóle tytuły na Xboxie i dołączyć do programu ID at Xbox, więc nie jest to jakieś większe pogłębienie relacji. Mamy wydłużenie okresu negocjacji umowy wydawniczej z podmiotem branży gier. I później, niecały dzień później, rozpoczęcie negocjacji trzeciej umowy wydawniczej z podmiotem z branży gier. I tutaj ponownie nie otrzymujemy żadnych informacji na temat, kto byłby tym podmiotem. Ale informacja została tu przekazana. I na koniec sierpnia, czyli tego miesiąca, dostajemy kolejny komunikat o wydłużeniu okresu negocjacji. Następny miesiąc też się kończy tą informacją. To już jest bodaj 5 komunikatów, które w mojej ocenie są dość mgliste. I w sumie to nadawanie większej wagi wydarzeniom ma miejsce nawet dziś, kiedy Steam Fabric informuje o podpisaniu umowy z Applem. Zatem w oczach ludzi bardziej obeznanych w temacie ode mnie i zdecydowanie z większymi kwalifikacjami ode mnie w temacie ekonomii, z tych komunikatów ESPi zrobił się śmietnik, jak to określa zresztą Tomasz Jóźwik w tymże tweecie. Wracając jednak do kolejnej puli gier, mamy Ring of Life Survive in Proxima, które doczekało się jednego wpisu i towarzyszącego zwiastuna. 10 maja pojawia się informacja o powstawaniu gry House Designer. Tego samego dnia pojawia się oczywiście zwiastun oraz link do Steama, który co ciekawe nadal jest dostępny, mimo czystki, do której jeszcze przejdziemy. Ale pomijając informacje zawarte w opisie oraz datę premiery, której jeszcze nie poznaliśmy, na tym nasza znajomość tematu się kończy. Nawet jeśli zajrzymy do historii aktualizacji, nie znajdziemy wiele. Pomijając oczywiście napływające informacje o domniemanym przekręcie. Jest też PAX Agents, również gra oryginalna, która doczekała się własnego zwiastunu w kwietniu 2019 roku oraz zawartej poniżej dacie premiery, ustalonej na rok 2020, zarówno tutaj, jak i tym dokumencie informacyjnym oraz raportem okresowym za pierwszy kwartał. Co ciekawe, gra nie znika i jest to jeden z nielicznych przypadków, gdzie tych informacji jest znacznie, znacznie więcej. Tutaj prawdziwy urodzaj, jeśli chodzi o development, pojawia się na Twitterze pod postacią retweetów wpisów Wojtka Witowskiego, który był mocno zaangażowany w ten projekt, na tyle, że praktycznie co chwilę mogliśmy zobaczyć postęp z samej rozgrywki. Co ciekawe, to jest jedna z dwóch gier Wojtka, która w ten sposób jest na bieżąco aktualizowana. I te aktualizacje przechodzą też przez profil Steam Fabrica. Ponownie 15 sierpnia. Tutaj kolejny gif, również tego samego dnia. I zliczając to wszystko, tych wpisów było łącznie 10. I tak się sprawy mają aż do 16 grudnia 2020 roku, gdzie Wojtek informuje o tym, że z prac zostały mu 2 tygodnie. I w sumie ostatnia wiadomość pada 16 stycznia, gdzie Wojtek wspomina o tym, że cały proces powstawania gry został zakończony. Pytanie tylko, co się stało z tym tytułem przez cały ten czas, bo nigdy nie doczekał się autentycznej premiery na Steamie. I to jest jedna z tych historii, która najbardziej mnie smuci, bo jednak Wojtek na bieżąco informował ludzi o aktualnym stanie projektu, w przeciwieństwie do pozostałych oryginalnych tytułów Steam Fabric. Następnie w formie 61 raportu na początku sierpnia 2020 roku dostaliśmy informację o Artifact Hunter oraz współistniejącą stronę na Steamie. W tymże komunikacie zresztą dostaliśmy nawet mglistą datę premiery, ale w zaledwie 2 miesiące od jej ogłoszenia, na koniec października, ten 2021 rok został zmieniony na TBA. A tymczasem w 2021 roku, a właściwie pod koniec marca, dostajemy informację o powstawaniu gry Architect Life, nie mylić z Artefaktem. Miesiące mijały, a w zasadzie to 4, i dostaliśmy informację o tym, że Artifact Life jak najbardziej powstaje, bo pojawia się w zbiorczym materiale o serii Life. Ale jeśli bardziej przyjrzymy się tej sprawie i trafimy na przykład na profil facebookowy, to zobaczymy, że życie architekta szybko zmieniło się w house designera. I w sumie, jeśli o Nejkonie mówimy, warto wspomnieć o ich ostatniej premierze, Blood Bowl 3, która cieszy się taką renomą.
A z wypowiedzi takiego Yonkie, jak i zebranych wszystkich informacji przez użytkowników i dziennikarzy, możemy się dowiedzieć, że to jedna z najgorszych kontynuacji w historii, która nie została dokończona i odrobaczona na premierę, ale za to ma pełno mikropłatności, więc lepszego partnera Simfabrik nie mógł sobie wymarzyć. Tak myślę przynajmniej, to jest jedynie żart. A ostatnim tytułem z ich portfolio oryginalnych produkcji, własnorobionych, jest My Demon Wife. Jest to też w sumie ostatni tytuł, biorąc pod uwagę listę uploadów na ich kanale. W proces twórczy również został zaangażowany Victor, dzięki czemu już w czerwcu 2020 roku pojawiło się demo. Jednak prawdziwym punktem zwrotnym w tej historii jest Cthulhu Books of Agents, tytuł, który już od dawna był na liście zapowiadanych produkcji na rok 2020, ale specjalnie przerzucałem go aż na tę część materiału. I w sumie jeśli chodzi o komunikaty dla inwestorów, czy to w formie właśnie takich raportów, czy też klasycznych komunikatów spółki, na tym sprawa się kończy aż do 2022 roku. Mamy rzecz jasna zwiastun, wyszczególniony rok 2020, potem artykuł o dwóch renomowanych serwisach, które podają te informacje dalej, następnie parę szkiców koncepcyjnych, a później wydarza się dość niespodziewana sytuacja, właściwie chwilę przed tym artem, gdyż czwarty kwartał 2020 roku, kiedy to miała się ukazać gra, zostaje przemianowany na 31 października. Czyżby ta gra wreszcie doszła do skutku? No nie zupełnie, bo 30 października, dzień przed oficjalną premierą, gra zmienia datę debiutu na tą nieogłoszoną. Co tymczasem dzieje się na serwisie? A nic, data premiery nie zostaje w jakikolwiek sposób wyszczególniana, przynajmniej na Twitterze. Mamy zatem nowy screen z 18 grudnia 2020 roku, parę modeli położonych na czarnym, takim szarawym tle i następnie powrót sytuacji z premierą. A tymczasem początek 2022 roku wiąże się ze zmianą premiery na kolejne Halloween. Czyżby wreszcie Simfabrikowi się udało? Za drugim razem, ale jednak? Niestety, nawet tutaj nie było za dużo szczęścia, co potwierdza aktualizacja z 12 października. Co więcej, nie dostajemy nadal żadnych informacji o tych przesunięciach poprzez komunikaty ESPi, a tymczasem na Twitterze 5 dni po kolejnej planowanej premierze dostajemy informację o prologu, który ma się ujawnić 18 listopada. I to ogłoszenie wprawiło w ruch też Steama, a w zasadzie zmianę daty premiery na 18 listopada właśnie. I ta data premiery była jak najbardziej słuszna, bo prolog pojawił się o 23. Ale za nim pojawiły się też różne dziwne, niespotykane rzeczy. Mimo tak nikłego zainteresowania, na Steam zaczynały spływać coraz bardziej entuzjastyczne recenzje, niemal z zegarkiem w ręku. I tak, jak donosi polski Game Dev, 28 listopada o 16:20 recenzji było 71, 3 godziny później doszły dwie kolejne, w ciągu kolejnych 13 minut 4, a następnie niemal do północy doczekaliśmy się 81 recenzji. Co więcej, wszystkie te opinie, nie dość, że były wydane tego samego dnia, w ciągu paru minut niemalże, to każdy z użytkowników spędził w grze niecałą godzinę, nawet nie pół, bo zwykle to było 10-20. Jak słusznie zauważa Brodaty w swoim materiale, większość tych kont miała poziom 0, nie miała żadnej wypracowanej historii na Steamie, a dodatkowo prolog był ich jedynym zrecenzowanym tytułem. A każdy użytkownik, który na forach nagłaśniał tę sytuację, dostawał bana na platformie, bezpośrednio od dewelopera, niekoniecznie moderatora. A niektóre osoby dostały bana na całą społeczność, co w przypadku Adriana z Pisz Tutaj Nic oznaczało dniową blokadę na możliwość korzystania ze Steamworks. Co więcej, jak wykazuje Brodaty, podobne sytuacje występowały pod recenzjami Train Mechanic Simulatora VR, gdzie imienne konta z zerową historią także wystawiały same pozytywne opinie. Dodatkowo też znikły odstępem czasowym. Nawet w porcie gry Saboteur pojawiały się kolejne recenzje i to od znanych kont. Niestety nie była to jednostkowa sytuacja, biorąc pod uwagę Gardenia Prolog z poprzedniego roku,
kiedy to napływały rozmaite pozytywne recenzje z nieznanych źródeł. I chciałbym tu wydać pewne sprostowanie, bo warto zaznaczyć, że szczegóły dotyczące pochodzenia tych pozytywnych recenzji nie są nam znane. Nie wiemy, skąd pochodziły te konta i czemu tak szybko wypisywały kolejne recki. Jednakże niezależnie od sprawcy, ten sztuczny zalew fałszywych ocen nie został ukrócony przez dewelopera. I chcę tu podkreślić ten brak reakcji. Tym bardziej, że Valve umożliwia zdejmowanie takowych fałszywek z poziomu narzędzi. Nic więc dziwnego, że taka cenzura połączona z fałszywymi recenzjami musiała się spotkać z odzewem Steama, który był dość radykalny, bo Steam postanowił wyrzucić wszystkie gry związane z Steam Fabrykiem, pomijając niewydane jeszcze Hero Flat Rescue oraz House Designera. Cała reszta jest niedostępna do sprzedaży, wliczając też tytuły portowane, jak Saboteur 1, Saboteur 2, Saboteur Sio, a zaledwie parę godzin po tej steamowej rzezi Steam Fabryk poprzez znany przez siebie komunikator poinformował swoich inwestorów o zaistniałej sytuacji oraz zapewnił, że dołoży wszelkich starań, aby sytuację wyjaśnić i przywrócić swoje tytuły. 3 miesiące później, czyli w momencie kiedy nagrywam, z tych negocjacji nic nie wyniknęło. Co więcej, Steam Fabryk dołożył starań, żeby ten stan się utrzymał. Co pokazuje fakt, że już 1 grudnia spółka postanowiła stworzyć osobną stronę dla ich nowo powstałego portu, Quantum Storm. 4 grudnia pojawił się oficjalny zwiastun, który w przypadku switchowego porta nie był dla Steam Fabryka obowiązkowy, a chwilę później, a właściwie 2 dni później, strona ta została w całości zdjęta. I to nie był jedyny sposób, żeby dostać się na Steama, bowiem wraz ze zdjęciem całego katalogu Steam Fabryk i VR Fabryk, Steam Fabryk postanowił opublikować Gardenie raz jeszcze, oczywiście w formie VR, poprzez podobnie brzmiącą stronę VR Fabryk SA. Jak można zauważyć, w tym przypadku nie ma tego dopisku SA, więc jest to nowo powstały publisher, który był kapkę w kapkę ten sam. Tutaj Steam zainterweniował jeszcze szybciej, bo w momencie uzupełniania wszystkich danych pozycji o 17.55 kilotyna spadła na ten projekt jakieś 10 minut po ostatnich poprawkach i VR Fabryk SA na Steamie się już nie podniósł. Jednakże nawet i na tym Steam Fabryk nie skończył swoich działań, gdyż w styczniu 2023 roku, czyli jakiś miesiąc przed tym, jak nagrywam te słowa, powstał Publishing House VR. Ciężko stwierdzić, czy ktoś się podszywa w tym momencie za VR Fabryk albo za cały Steam Fabryk i jest to po prostu deweloper, który chciał zrobić tej firmie na złość. Aczkolwiek, no można by było sądzić, że jest to deweloper spokrewniony z Steam Fabrykiem. Tak czy siak, tutaj występuje to samo. Choć tutaj interwencja Steama trochę się przedłużyła. Co więcej, 23 stycznia Publishing House VR dał radę przepchnąć cały plik wykonalny. Aczkolwiek wyrok Steama był jeden i 25 stycznia, prawdopodobnie po nagłośnieniu sytuacji przez Adriana, Gardenia ponownie spadła. Po raz trzeci, wliczając wszystkie te próby. Warto też wspomnieć o innej grze, która została opublikowana przez Steam Fabryk, Quantum Storm. W kwietniu 2020 roku inwestorzy zostali poinformowani o powstawaniu projektu Quantum Storm, współtworzonym przez Clive'a Townsenda, a po ponad 2 latach z kawałkiem gra faktycznie się ukazuje na Switcha pod postacią bieda Arkanoida z statycznymi obrazkami zamiast zwiastuna. I w sumie nawet do dnia dzisiejszego żaden zwiastun się tutaj nie ukazał, bo to jest właściwie jedynie logotyp. Następnie dostaliśmy informację o tym, że Quantum Storm pojawi się na konsolach PS4 i 5 w sklepie Nintendo eShop. Ten raport w takiej formie wygląda nawet dzisiaj. A sam Cliff, który był wcześniej odpowiedzialny za produkcję Sabotera, według wpisów Pisz Tutaj Nic, miał być uspokajany, że jego tytuły wrócą na Steama, bo sprawa jest uzgadniana z Valve. No cóż. I wydawałoby się, że Steam Fabryk to w większości, jeśli nie w całości, fabryka gier, która skupia się na niedokończonych produkcjach, które nie wychodzą nawet poza prerenderowany filmik. Albo jeśli już wychodzą, to są odwijanymi demami, które pojawiają się corocznie, albo raz na 4 lata, jak to miało miejsce przy grzybkach. Jednakże istnieje jeden produkt, który pokazuje, że można działać inaczej. Jest to Gardenia. Tytuł, który powstał w większości za sprawą Wojtka Witowskiego. Tak, tego samego Wojtka, który informował nas na bieżąco, jeśli chodzi o
cały proces powstawania Bugs Agents. I nie inaczej było tym razem, czego można się dowiedzieć nawet z aktualności steamowych. Poza pierwszym fragmentem rozgrywki, kiedy jeszcze tytuł miał zupełnie inną nazwę, dostawaliśmy pełne aktualności deweloperskie. Coś, co z nie lada trudnością przychodziło samemu Simfabrikowi. Jeśli przypomnimy sobie każdą inną grę, pomijając właśnie Bugs Agents. Więc czemu by nie spojrzeć na te pozytywy, jeśli już się jakiś trzymamy. I tak, to nieliczny przypadek w historii tej serii, gdzie moment zagrania w produkt może mi przynieść jakiekolwiek oczyszczenie. Zerknijmy zatem. Coś długo się ładuje, ale też nie używałem Steama 5 lat. O, mam nadzieję, że nie napotkam żadnego asset flipa. Dobre polskie pyry i nieprzenikniona szarość. Jak na razie jest bardzo polsko, okej. Okay. Nie widzę żadnych nieprawidłowości i kuriozów pokroju, jakichś swastyk na wiatraku, czy innych nawiązań do Gorillaz. To mam nadzieję, że nie jest lootboxem i są nawet twórcy gry, a właściwie lista płac, co nie zawsze jest koniecznością, jeśli chodzi o Simfabrik. Jak na razie nie widzę żadnych złych znaków, ani żadnego omena, więc zacznijmy. Pusto. Pusty jest też ekran wczytywania, albo niekoniecznie. Fajne purpurowe niebo, takie mocno neonowe. W sumie ta stylistyka to trochę Lovely Island, więc może da się to jakoś speedrunować. Nawet są monetki i zgrzyty w gameplayu, Samouczek quest rozpoczęty. To w końcu samouczek czy quest? Wszystko jest jak powinno być. Nie udało się jeszcze mi przeniknąć przez te drzewo. Ale zrobiłem parę susów do góry, ponadprogramowych. Co z tym escape'em? Podnieś siekierę. Raskolnikow moment. Okej, czy nie mogę się wdrapać? Ej, co się dzieje? Co mnie ściąga do dołu? Grawitacja? Ale dobra, serio, co tu się dzieje? Czy Joy-Con Drift się może zdarzyć też na klawiaturce? O! Można też być mocno rozrzutnym, jak widzę. Jestem po prostu nieokrzesany. Tutaj była ta siekiera cały ten czas. Polski brat moment. Trochę się wkręciłem w to zbieranie i w sumie czuć tu ducha Slime Ranchera. Nie wiem, czy to jest dobre czy złe, bo nie grałem w Slime Ranchera. Okej, okay, nietypowa skarbonka, mogę powiedzieć. Ciekawe, czy wszystko było oddane w naturze. Olbrzymie frytasy. Kocham Icy Tower. Uff, nie wiedziałem jak bardzo. Okej. Okay, czy ten spadek jak kamień w wodę powinien się wydarzyć? O! Czyli jednak jest tu jakaś namiastka speedrunningu. A co dalej? Spiesz nawóz. Nie mogło zabraknąć tematu gówna w tej serii. Bo są nawet wine buby. Wow! What the? Wybuchowo jest, nie powiem. Brakowało mi tej pracy po pracy. Dobra, mamy kolejną sezonkę. Wow. Tego się nie spodziewałem. Dobra. Poziom drugi, a właściwie startowy. I prawie to wyglądało na zawał komputera. O Boże. Ja też mam zawał i to nie jest flaga. To jest kniga. Jaka dziadyga, która nie może odkleić ode mnie wzroku. Trochę spupi. JJ i Sobieski razem znów. Krainie śmieciów. Nie mam niestety tych moich wystrzałowych skoków. To chyba będzie questem numer jeden. Jak i poprawa płynności. Nie wiem, nie mam najgorszego komputera. Jak na standardy, kiedy go kupiłem. Kilo. Dobra, spoko. Kolejny pieniążek. Nie zaszkodzi kapitalizować. Jaka rzeka plazmy, która właśnie mnie tą plazmą poczęstowała. Dobra, tam są kolejne śmieci. Ja zaraz chyba padnę z wycieńczenia. No ja też chyba się zaraz kimnę. Nie no, po co jest cokolwiek baz grać na tych tabliczkach? Nie żeby skrywały za sobą jakieś informacje. Ja wiem, że to może być jakiś tani sposób, żeby lokalizację wepchnąć tutaj bez ogarniania kolejnych asetów, ale no. To jest tylko mój pogląd na sprawę. I tu znowu. Dobra, to chyba się wyśpię, bo energia moja jest tak niska jak teraz podczas nagrywania. Szczęśliwie jest opcja idiotoodporna. Dobra, niech będzie. Zjem se frytę, bo już mój mózg jest na nią spalony. No to mnie ten los pokarał z tymi grzybami. Okej. Okay. Już byłem przygotowany na crasha, ale całe szczęście to nie była pora na Bandicoota.
Jestem tu cały dzień. Albo całe 40 minut w zasadzie. Butelka. Uosobienie mnie. To już mniej. Jakiekolwiek narzędzie, nie wiem, wystarczy butelka? Niekoniecznie. O! O! Dobra, tego się nie spodziewałem. Za mało gram, za mało jestem minecraftowy. O, księciuniu złoty! Może... Poczekaj chwilę, muszę ja zdobyć ten budżet dla ciebie. Nie wezmę go z powietrza. No, nie wezmę go z powietrza. No, nie spodziewałem się, że już tyle czasu w tej grze spędzę. Bezprecedensowa sprawa, jeśli chodzi o tę serię. Nie ukrywam, jest to pewna odtrutka, jeśli chodzi o całą tę sytuację, historię. Czy teraz ja robię śmieci, czy niekoniecznie? Czy ja wysysam życie z tych kwiatów? Albo daję je z powrotem poprzez wyrypanie? Czy to tak powinno działać? Zaraz utnę tego komara, daj spokój. Niektórzy się myją o 11. A co się stanie, jak po prostu opadnę z sił? Choć już w tym momencie robi to frame rate ponownie. To naprawdę jest mechanika zawarta w tej grze, że im dłużej się jest niewypoczętym, tym gorzej gra działa? Nie wiem. Czy brak snu równa się brak możliwości chwytania rzeczy? Czy ja po prostu tracę czucie w dłoniach i tak to ma wyglądać? Ale mamy za to kolejne pole minowe, albo promieniowe. Już zupełnie straciłem rachubę, nie wiem, czy to jest wyczuwalne. Wow. Myślałem, że po cyberpunku Keanu Reeves nie będzie chciał nigdzie podkładać swojego głosu. Dzięk. W sumie nawet nie wiem, czy kierujemy starcem, czy człowiekiem, który żyje na sinusoidzie wieku. To wszystko wydaje jedna i ta sama osoba. What? Łobaben, nie wiedziałem, że jestem na wyspie Baben. Babel. Może kąpiel dobrze mi zrobi. Okej, chyba mnie wyrzuciło zupełnie poza ten teren. Albo i nie. Nadal będę potrzebować aksa, ale do tego potrzebuję być knightem niestety. Czy to była małża, czy jebany chips? Dobra, Zeusie, odczep się. Inne kreatury podobnie. A nie, to tylko automatyczne lampy. Może ty, panie Sokratesie, masz coś do dodania? Okej? Po co się zżygał od tego, czy co? Dobra, ja już się trochę pogubiłem, mówiąc szczerze, ale no... Balon równa się grzyb, dobra. Znaczy stary dziad, znaczy stary, stare mądre drzewo. Tak. Wiadomo. Narzędzia troli. Ciekawe, kiedy indziej można było się zasłaniać z trolla. Dobra, ta gra stała się zbyt prawdziwa. I do jakich wniosków można przejść grając w Gardenie, czy przyglądając się przede wszystkim całej tej sprawie? Przede wszystkim należy pamiętać, że to nie jest jedyny producent w naszym giereczkowie, w naszym polskim giereczkowie, który zajmuje się tak tylko wishlistową. Bo chociażby taki Playway praktycznie na bieżąco wypuszcza zwiastuny pod płaszczykiem prerenderowanej cutscenki i na podstawie zebranego zaangażowania właśnie w listach życzeń decyduje się na produkcję lub nie. I dlatego wiele tych pozycji wydawanych przez SimFabric, tej jedenastki, jest właśnie w preprodukcji. Pytanie tylko, dlaczego upierali się, by te 11 tytułów było wydanych w 2020 roku? Warto też odciążyć trochę ten system ESPi, ingerować, kiedy Steam zaczynają zalewać rozmaite pozytywne opinie. I warto też informować na bieżąco o samym procesie powstawania, jak to robiliście z tweetami Wojtka Witowskiego. I postąpić w ten sam sposób, jeśli chodzi o inne tytuły. A może nawet pchać te komunikaty do systemu ESPi. Ja nic tu nie sugeruję, bo nie lubię procesów, ale... I skoro mowa już o biznesie, to nie mogło zabraknąć gry opartej o blockchain. Bo przecież NFT pasuje tu jak ulał. Tak czy siak, dzięki wam wielkie za to, że wysłuchaliście całego tego mojego bełkotu związanego z tą sprawą. Mam nadzieję, że przyszły odcinek będzie dla mnie i dla was luźniejszy i zajmiemy się czymś, co nie będzie wymagało 26 stron researchu. I też dzięki za to, że przesłuchaliście ten już 10 odcinek Anomalii, czyli podwójnie specjalny, bo nie dość, że wracamy do gry polskiej pierwszy raz od startu serii, to też wracamy do tych większych piguł informacyjnych, jak to miało miejsce ze Slaughtering Grounds. Dzięki wam wszystkim za oglądanie, a także dzięki portalowi polskigamedev.pl za dostarczenie wszystkich możliwych informacji, jeśli chodzi o tematykę simfabrykową, a w szczególności Mateuszowi Witczakowi
i Michałowi Królowi, którzy punkt po punkcie rozebrali SimFabric. Choć dosłownie dzień po zrealizowanych przeze mnie nagraniach otrzymaliśmy informację, że Mateusz odchodzi z portalu Polski Game Dev, więc życzę mu samych sukcesów, jeśli chodzi o dalsze postępowanie swojej kariery. I też kudosy śle w stronę Adriana, ze względu na aktywność podczas sytuacji z Cthulhu i fałszywymi recenzjami. O, warto też unikać fałszywych recenzji, drodzy przyszli deweloperzy. I cóż, do zobaczenia oby szybko. Jeśli macie jakieś pomysły na anomalię, ślijcie śmiało, gdyż po tej hibernacji trwającej pół dekady warto sobie co nieco ze Steamem odświeżyć. Dzięki wielkie i do zobaczyska.